chcielibyśmy zaprezentować pakiet rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w dzielnicy Gosławice, bezpośrednio przy ulicy Wiejskiej, czyli głównej ulicy, która tutaj w tej dzielnicy przebiega. Mamy takie dwa pierwsze pomysły, które chcielibyśmy jak najszybciej wdrożyć, aby zwiększyć tutaj to bezpieczeństwo. Znajdujemy się na takim dużym placu, bezpośrednio znajdującym się przy kościele, ale także nieopodal znajduje się przedszkole publiczne, szkoła podstawowa. Zaraz za szkołą jest także plac zabaw ogólnodostępny. I proszę Państwa, jak już teraz tutaj nawet można zaobserwować, no odbywa się tutaj taki dość niezorganizowany parking. Parkuje wiele samochodów. Czasami zdarza się, że parkują także samochody dostawcze, tiry. Miejsce to jest w żaden sposób niezagospodarowane. Można powiedzieć, że odbywa się to parkowanie na dziko. Chcielibyśmy zaproponować, aby w tym miejscu właśnie utworzyć regularny, uporządkowany parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla samochodów, z wyznaczoną właściwą komunikacją, tak aby też nie dochodziło do sytuacji, która ma często miejsce, czyli zastawiania wjazdów do prywatnych nieruchomości. Tutaj pani Michaela Lawisz, jako też mieszkanka bezpośredniej okolicy, może o tym powiedzieć. Jest to duże niebezpieczeństwo, gdyż no, blokuje się wyjazd, blokuje się także dojazd chociażby służb ratunkowych, które czasami muszą tutaj w to miejsce przyjechać. Chcielibyśmy, aby też zieleń w tym miejscu, ta, która jest, została zachowana. Tu jest stary dość drzewostan, ale myślę, że jest on do zachowania, a także uzupełnić zieleń taką parkingową, która może być dostosowana to miejsce, właśnie w taką zieleń uzupełnić, aby też stanowiło niejako azyl od tej, jak widać, bardzo ruchliwej ulicy Wiejskiej. Chciałybyśmy zadbać o to, żeby takie przejście powstało troszkę dalej, dlatego że ta ulica jest bardzo długa i powoduje to, że powstają niebezpieczne sytuacje, których chcielibyśmy uniknąć. I tam w okolicy właśnie ulicy Wiejskiej, między Kastoramą, a między tutaj ulicą Wygonową, proponujemy, żeby powstało kolejne przejście. Codziennie borykamy się z tym problemem, że nie jesteśmy w stanie dojechać do własnych posesji, ponieważ samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody dostawcze parkują byle jak. Nocą często odbywają się tutaj wyścigi, drifty. Tiry parkują tutaj czasami 2 tygodnie. Nie potrafimy dojechać do własnych posesji. To samo jest z dojściem do kościoła. Są tutaj ogromne dziury, ogromne kałuże. Dzieci chodzą do przedszkola, do szkoły. Jest to główna, poboczna droga, bezpieczna, bo z daleka od samochodów, więc planujemy zapewnić dzieciom dojście do szkoły, do przedszkola w sposób taki bardziej bezpieczny, uporządkowany z chodnikiem. Tam po lewej stronie jest możliwość także dosadzenia różnych drzew, krzewów. Nawet jest miejsce na altankę, ławki, miejsce takie wypoczynkowe, więc urozmaicenie terenu zielonego też będzie w pełni sprawne. Czekamy na to już 13 rok. Walczymy o to, żeby ulica Wiejska wyglądała ładnie.